Witam w kolejnym odcinku Zapytaj Trenera. Jesteśmy w Energy Clubie, w miejscu, w którym pracuję i którego jestem menadżerem. Dzisiaj odpowiem na kolejne pytania, które zadali mi forumowicze na kulturystyce online i zaczynamy. Alex79 zadał takie pytanie. Witam, na początek pozdrowienia dla Michała, bo bardzo fajnie prowadzi ten cykl programów. Już na początku jeszcze fajniej niż w MD. Bardzo dziękuję. Moje pytanie dotyczy, jaki byś polecał najskuteczniejszy Twoim zdaniem booster testosteronu w proszku bądź w tabletkach? Z góry dziękuję za odpowiedź. Wiesz co, tak naprawdę to każda firma produkuje jakiś booster testosteronu i każda firma twierdzi, że jego jest najlepszy. Ja w chwili obecnej jestem sponsorowany przez firmę Track Nutrition, za co serdecznie dziękuję, i mam możliwość testowania w całej gamy suplementów właśnie tej firmy i muszę Ci powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o stymulatory testosteronu, to tutaj od pewnego czasu stosuję Tribulon Black, który w swoim składzie ma całą masę właśnie różnych saponin tribulusa w doskonałych proporcjach i naprawdę jestem bardzo zadowolony z działania tego produktu. Z tego względu, że po pierwsze wspomaga libido, co no myślę, że u każdego mężczyzny jest dość poważnym problemem. Wiele osób przychodzi, mówią, że mają właśnie problem, że bo dziewczyna, bo żona. Także tutaj Tribulon Black spełnia w 100% swoje zadanie. Na pewno podnosi poziom testosteronu, ponieważ jakby chęć sama do treningów jest dużo większa, a co za tym idzie, jakby wydolność treningowa staje się bardziej efektywna. No i sam trening jest też naprawdę fajny, stosując właśnie ten suplement. Wiadomo, że jeśli chodzi o dawkowanie, to sytuacja jest taka, że na ogół producenci podają na opakowaniach dawki dla średniego takiego człowieka, czyli waga w między 75 a 80 kg. Ja w chwili obecnej ważę w granicach 114-115 kg. Jestem praktycznie 3 dni przed zawodami Mister Universe, więc ta waga może być ciutkę niższa, ale właśnie tutaj sprawa rozgrywa się o to, że trzeba tak dobierać jakby dawkowanie tych suplementów, żeby przeliczyć je sobie do wagi ciała. Czyli jeżeli na przykład ja ważę powiedzmy te 115 kg, to wiadomo, że nie będę przyjmował takiej ilości tabletek Tribuluna na przykład jak osoba, która będzie ważyła 80 kg. Więc trzeba to sobie pomnożyć. Ja przyjmuję, nie ukrywam, 2 razy większe dawki i naprawdę czuję bardzo, bardzo silne działanie tego suplementu. Jest jeszcze w składzie, znaczy w arsenale produktów Treka, taki świetny suplement, który nazywa się GH Turbo. GH Turbo jest suplementem, który jakby aktywuje, jest takim prekursorem endogennego hormonu wzrostu, czyli jakby przyjmując ten suplement możemy mieć pewność, że w naszym organizmie wzrasta poziom hormonu wzrostu, co jest no, sytuacją na pewno bardzo korzystną, bo hormon wzrostu, jak wiecie wszyscy, jest odpowiedzialny za praktycznie no, każdą reakcję hormonalną zachodzącą w naszym organizmie. Dzięki temu też szybciej się regenerujemy, lepiej śpimy, wypoczywamy, nasz sen staje się bardziej efektywny, ta faza REM jest lepsza i tak naprawdę no, wszystkie funkcje życiowe ulegają znacznemu podniesieniu. Także no, tutaj jeśli chodzi o suplementy, które sam sprawdziłem na sobie, to na pewno Tribulon Black i GH Turbo mogę polecić z ręką na sercu. I mówię, tylko najważniejsza sprawa jest to, żeby jednak no, te dawki dobierać pod swoją wagę ciała. Kolejne pytanie dotyczące pasek energetycznych, które coraz większa ilość sportowców nosi. Z PL sceny kulturystycznej widziałem takową opaskę u pana, u Roberta, u Radosława Słodkiewicza, a z zagranicznej chociażby Jaya Cutlera czy Phila Heata. Bardzo dziękuję, że porównujesz mnie do... przez opaskę oczywiście do Cutlera, Heata i Radzia, którego serdecznie pozdrawiam. Czy odczuwa Pan jakieś różnice po rozpoczęciu noszenia takiej opaski? Taka opaska sporo kosztuje, więc przed ewentualnym zakupem fajnie by się było czegoś dowiedzieć od osoby, która takową rzecz nosi. Liczę więc na kilka zdań na temat tego produktu.
Wiesz co, ja nie kupiłem sobie tej opaski, dostałem ją w prezencie od jednego z moich klientów i nie wiem, czy to jest placebo, czy coś innego. Od kiedy noszę tą opaskę, zauważyłem jedną rzecz. Nie mam większej ochoty na trening po rozpoczęciu noszenia tej opaski, nie stałem się silniejszy. Jedno mogę powiedzieć, na pewno lepiej śpię. Mówię, nie wiem, czy to jest wynikiem rozpoczęcia noszenia opaski, ale fakt faktem, że naprawdę lepiej śpię. Nie zmieniłem akurat w tym okresie, kiedy zacząłem ją nosić, praktycznie nic, ani w diecie, ani w suplementacji. Także mówię, jeśli to jest forma placebo, to dla mnie fajnie, bo lepiej się czuję, lepiej śpię, a wiadomo, im lepszy sen, tym lepsza regeneracja, lepsze samopoczucie, więcej uśmiechu na twarzy w ciągu dnia. I chyba o to chodzi, żeby właśnie poprzez jakieś takie drobne rzeczy poprawiać sobie nastrój i humor. Świstak 220. Witam. Na początek chciałem podziękować za ten cykl filmów dotyczących kulturystyki. Wiele się nauczyłem nowego. Czy jest jakaś możliwość, co dziwne, obniżenia metabolizmu? Jest mi wiecznie ciepło i ostatnio zauważyłem, że mi się trochę ręce trzęsą. Mam 31 lat i uczęszczam do Ebro Gymu w Tczewie 2 lata. Obecnie waży 65 kg przy 170 cm wzrostu. W zeszłym roku dobiłem do 75. Ktoś na wiosnę przekonał mnie do brania spalacza tłuszczu wraz z areobami. Wszystko ładnie, pięknie, tylko że teraz nie mogę zrobić masy. Dietę mam obliczoną na około 3700 kalorii. Trzymam dietę, biorę supla, na siłownię chodzę 3 razy w tygodniu. Aerobów praktycznie nie robię, tylko trening siłowy. Pozdrawiam. Wiesz co, jeśli chodzi o obniżenie metabolizmu, to na pewno dodanie do diety tłuszczu spowolni twój metabolizm. Muszę powiedzieć jedną taką ważną rzecz, jeśli chodzi o metabolizm. Nie wiem, jak dużo węglowodanów zjadasz w ciągu dnia i jakie makroskładniki ma twoja dieta, ale jeżeli wyeliminujemy z diety tłuszcze, zastąpimy tłuszcze węglowodanami, jest ich całkiem sporo w diecie, to same węglowodany potrafią napędzić nam metabolizm i tak naprawdę osoby, które właśnie bardzo dobrze reagują na węglowodany, mogą mieć problem z przybraniem na wadze, ponieważ ten metabolizm będzie na tyle szybki, że nie będzie mógł właśnie budować tej masy mięśniowej, a metabolizm będzie dalej pędził. Dlatego moją radą by było wyeliminowanie części węglowodanów z diety i zastąpienie ich zdrowymi tłuszczami. Może to być oliwa z oliwek, olej lniany, orzechy. Ja na przykład stosuję awokado, jest to bardzo fajny owoc, który zawiera dosyć dużo tłuszczu. Także można to robić w ten sposób. No jeśli masz wagę przy 65 kg przy 1,70 m wzrostu, to radziłbym tutaj naprawdę ograniczenie tych sesji aerobowych, skupieniu się na treningu na większych ciężarach, no i spróbuj może jeszcze właśnie dorzucić troszkę tych kalorii. Tutaj taka jeszcze myśl mi się nasunęła. Możesz sobie na przykład raz w tygodniu robić taki dość bogaty cheat meal. Na przykład, nie wiem, wybrać się do jakiejś restauracji i zjeść, nie wiem, porządnego schabowego z ziemniakami, z jakąś kapustą. Taki typowy polski obiad właśnie może, żeby ten metabolizm troszkę spowolnić poprzez właśnie takie może bardziej niezdrowe jedzenie. Wiele osób na diecie mówi, że cheat meala się stosuje po to, żeby metabolizm napędzić. Tak, można metabolizm napędzić, jeśli jest się na diecie, ale jeśli jakby podaż kaloryczna jest wyższa, a będziemy robili te cheat meale, to tak naprawdę podaż kaloryczna się zwiększa, no i metabolizm zacznie wtedy też troszkę zwalniać poprzez właśnie zawartość tłuszczu w tym posiłku. Kolejne pytanie. Witam, Michał. Mam pytanie odnośnie suplementu GABA. Czy można faktycznie odczuć jego działanie w kwestii lepszego zasypiania i tym samym wstawania bardziej wypoczętym? Czy można to wsadzić między bajki? Szkoda pieniędzy na ten specyfik. GABA jest na pewno fajnym suplementem i bardzo go polecam. Kiedyś w 2009 roku, będąc przed zawodami i jedząc całą masę spalaczy tłuszczu, właśnie dostałem GABę w prezencie od mojego znajomego. I muszę powiedzieć, że już od pierwszego dnia czułem efekt jego działania. Brałem co prawda 3 gramy, więc jest to taka dawka dość spora, jeśli chodzi o GABę, ale naprawdę czułem działanie tego suplementu i mogę z ręką na sercu polecić stosowanie właśnie przed snem w celu lepszego zasypiania i lepszej regeneracji. I ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku.
zadane przez Maximusa znowu. Cześć Michał, mam pytanie odnośnie treningu klatki piersiowej. Moja klatka rozwija się super, zawsze była i jest to moja dominująca grupa, ale jest trochę niesymetryczna. Prawa część mojej klatki jest mniejsza, na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jest mniejsza. Sprawa genetyki. Jakie ćwiczenie lub ewentualnie technikę wykonywania danego ćwiczenia polecasz, aby zlikwidować ten mankament? Pozdrawiam, Maximus. Widzisz, sytuacja znowu tutaj tyczy się klatki piersiowej i niesymetryczności naszego organizmu. Tak naprawdę mało osób, mało zawodników jest na tyle symetrycznych, żeby nie zauważyć różnicy w różnych pozach. Są zawodnicy, którzy na przykład pokazując klatkę piersiową boką z prawej strony wyglądają świetnie, odwracają się na lewą stronę i wyglądają fatalnie, ponieważ właśnie ta asymetria w organizmie i w budowie szkieletowo-kostnej jest znacząca. I tak naprawdę tutaj nie można tego w jakiś sposób zniwelować ćwiczeniami na tyle, aby było wszystko idealnie proste i żeby te mięśnie były z prawej i z lewej strony takie same. Wiadomo, można w jakiś sposób zniwelować ćwiczeniami jakby troszkę kształt tych mięśni czy wypukłość. I tutaj polecałbym wtedy no jednak ćwiczenia wszystko, staraj się robić jednorącz. Nawet jeśli robisz wyciskanie sztangielek na ławce płaskiej bądź skośnej, staraj się robić to jednorącz. Czyli kładziemy się na przykład na ławce, trzymamy sztangielki w obydwu dłoniach i wyciskamy je na zmianę. Raz prawa, raz lewa, raz prawa, raz lewa. Pozwoli to również na uzyskanie takiej lepszej separacji i gęstości mięśnia, ponieważ w momencie, kiedy lewa ręka idzie w górę, prawa musi trzymać ten ciężar napięty cały czas i ta klatka przez to właśnie na przykład prawa część robi się bardziej gęsta przez właśnie ten skurcz tego mięśnia. Także jeśli chodzi na przykład o krzyżowanie linek wyciągów, tak samo możesz najpierw dopinać prawą stronę, później lewą stronę i robić to na zmianę, co w jakiś sposób powinno ci pomóc. Nie będziesz mógł wtedy oszukać, że któraś strona jest silniejsza, czy któryś triceps lepiej pracuje, czy bark, bo każda część jakby będzie pracowała w podobny sposób, a ty będziesz mógł się skupić na tym, aby właśnie w prawidłowy sposób prowadzić zakres powtórzenia. To na dzisiaj wszystko. Zapraszam wszystkich do oglądania Kulturystyki Online. Trzymajcie, hej!